Dzień dobry, minęła 13. Mateusz Rzemek, zapraszam na Rzecz o Prawie. Ze mną w studio pan dyrektor Arkadiusz Pączka z Departamentu Monitoringu Legislacji Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie dyrektorze, porozmawiajmy dzisiaj o pakiecie zmian przygotowanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, tak zwanym pakiecie na złe długi, który ma pomóc przedsiębiorcom z zatorami płatniczymi, które od lat psują biznes i utrudniają prowadzenie działalności. Podobno w tej chwili 200 dni trzeba czekać na zapłatę faktury, to 7 miesięcy, to dość długo. No i pytanie, czy te ulgi podatkowe, wprowadzenie terminów ścisłych, w których trzeba by było zapłacić za fakturę, to czy jest to dobra droga, czy to jest dobry pomysł, który faktycznie ma szansę z tymi zatorami zawalczyć skutecznie? Z pewnością, panie redaktorze, diagnoza, która jest w tej ustawie w uzasadnieniu, a także ocenie skutku regulacji jest słuszna. My jako przedsiębiorcy często postulowaliśmy, mówiliśmy o skali problemu. To jest na rynku kilka miliardów złotych. Nie chcemy tu mówić o dokładnych kwotach, no ale... Bo one też nigdzie nie padają w właśnie, dokumentach rządowych. Także ja w ocenie skutków regulacji to było bardzo trudne do znalezienia. Jest na co oddziałuje, gdzie i jaki procentowy jest to. Wiadomo tylko, że 2 miliony przedsiębiorców, czyli praktycznie wszyscy, którzy działają na rynku, mają z tym problemy i że problem dotyczy tam 80, jak nie 90% tych przedsiębiorców, czyli wszyscy mają i wychodzi, że co piąta faktura jest płacona w zasadzie w terminie, reszta jest poza terminem. Tak więc można powiedzieć, ten system naszych płacenia kontrahentów między sobą, między sektorem publicznym. Ja też, panie redaktorze, z ciekawością szukałem tam terminów płatności. Płaci na przykład sektor państwowy, bo w mojej ocenie zdarzały się przypadki, że sektor publiczny płacił z bardzo opóźnionym terminem. I też tutaj jest regulacja, która będzie nakazuje im zapłatę teraz po zmianach w ciągu 30 dni. I mówimy tu także o administracji, ale też o, mam nadzieję, spółka Skarbu Państwa, bo ciekaw jestem, jak to będzie miało odniesienie się do sektora na przykład górniczego, który jest zagrożony płynnością albo ma zgoła inne terminy płatności. Tak? Ja rozumiem, że oni będą traktowani na zasadach ogólnych, prawda? Czyli no tak, wtedy, jak inni przedsiębiorcy. Wtedy, tak jak inni przedmioty, sektor państwowy, mówimy bardziej o administracji publicznej, ale też myślę, że wtedy, jak będzie ten obligo takie, czyli nie będzie możliwości, tak jak dzisiaj jest, śledzę o tej regulacji, która obowiązuje. No a dzisiaj mamy 60-dniowy termin płatności, ale jest możliwość jego wydłużenia w jakiś cywilizowany sposób do zwiększenia. No dzisiaj będzie jasno określone, że po 30 dni między podmiotem publicznym a kontrahentem, z wyjątkiem sektora szpitali, o którym wiemy, jak wygląda ta ich płynność, wiemy, jak wyglądają systemy płatności, plus między podmiotem dużym a mniejszym 60 dni. Tak więc to będzie no, tylko i wyłącznie 60 dni, a nie niemożliwe się rozciągnięcia tego w czasie. Ale te terminy, one mają się pojawić dopiero w połowie przyszłego roku. Tak, zgadza się. I ten duży podmiot został określony w przepisach jako spółka, która ma obrotu bodaj, tak? 50 milionów euro rocznie. Rocznie, tak. To, jest, no, to ile to może być tych podmiotów, które zostaną objęte? 2,5 tysiąca podmiotów. Czyli takich, faktycznie które, najwięksi przedsiębiorcy, czyli te firmy budowlane, które budują które autostrady na przykład. Też tak? Wskazywane przez i pokazywane przez Ministerstwo Finansów jako ci, którzy płacą duże kwoty. Czy no dobrze, płacą, no ale panie dyrektorze, to przejdźmy w takim razie do skuteczności tej regulacji. Czy mógłby pan ocenić, bo ja rozumiem, że ten przepis ma wyglądać tak, że ta duża spółka z obrotami powyżej 50 milionów euro, dajmy na to wielka spółka budowlana, budująca autostradę, ona będzie miała obowiązek rozliczenia się w ciągu 60 dni ze swoimi kontrahentami. Okej, i ona zapłaci tym kontrahentom, którzy budują tą autostradę w ciągu 60 dni. Tylko pytanie, czy te nowe obowiązki będą dotyczyły też kolejnych szczebli, tych podwykonawców, bo przy takiej jednej budowie to tych szczebli jest kilka, jak nie kilkanaście. Pamiętajmy, że często właśnie przy kontraktach budowlanych, których pan redaktor wspomniał, to zazwyczaj jest łańcuszek firm, a i często były na problemy, końcu, te na końcu małe i mikrofirmy, które były podwykonawcami podwykonawców, no bo tak to wyglądało w świetle naszych inwestycji, to były bardzo małe firmy, które zatrudniały 3-4 osoby. One de facto na tą płatność, powiedzmy, swoich faktur czekały bardzo długo, albo miały uzasadnienie firmy takie, że nie zapłacili nam ci z góry, więc proszę państwa, prosimy poczekać. Stąd zatory płatnicze, stąd upadłości, stąd
informacje. Czyli jakby ten pierwszy systemie. Impuls od tej głównej spółki organizującej całą pracę, już puszczenie pieniędzy w ten system, myśli pan, że spowoduje, że, też że one zejdą na te wszystkie pozostałe szczeble? No mam nadzieję, tak. Oto, to też w założeniu ustawy jest to, aby ta regulacja obejmowała wszystkie szczeble, wszystkie płatności. Pamiętajmy też, że troszeczkę Ministerstwo Przedsiębiorczości wcześniej Inwestycji i Rozwoju zmieniło ochronę podwykonawcy. Nie mówię o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości ostatnim, który był ogłaszany, natomiast mówię o tych projektach poprzednich Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Tak więc w świetle jakby tutaj ochrony podwykonawcy, to myślę, że ona jest w jakimś stopniu zapewniona. Natomiast odnosząc się do praktyki, bo mówimy tutaj o praktyce obrotu gospodarczego, no to ta praktyka w świetle tego, co widzimy, w świetle badań nawet PARP-u, które były wcześniej poprzedzone zieloną księgą ogłoszoną przez Ministerstwo Przyszłości, wygląda bardzo słabo. Tak więc ja myślę, że tak, z jednej strony... No bo ta praktyka jest taka, że to tak naprawdę jest w niektórych branżach, to jest model biznesowy, że się nie płaci w terminie. No. I że te 200-dniowe zwłoki, to one nie wynikają z tego, że nie ma pieniędzy, tylko po prostu, że się przedsiębiorcy jakby kredytują kosztem swoich podwykonawców. Ja powiem więcej, to też ciekawe jest, wyszło z badań, że 50% przedsiębiorców to akceptuje. Czyli oni są przyzwyczajeni do tego, że ten model biznesowy funkcjonuje, że oni muszą zaakceptować, że 180-dniowy termin płatności za wykonaną usługę. Tak więc można powiedzieć, że to dochodzi do no nie powiem patologii, no, ale do czegoś, gdzie przedsiębiorca już nie krytykuje, a akceptuje. Tak więc myślę, że po pierwsze ta regulacja, ona odpowiada na postulaty przedsiębiorców. Oczywiście trzeba powiedzieć, że czas pokaże, jak ona będzie funkcjonować w praktyce, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że termin wejścia w życie to jest dopiero 1 lipca 2019, a informacja taka szczegółowa, na przykład wymogu publikacji przez duże podmioty, jak one płacą w terminie, będzie dopiero za 2020 rok, 2021. Tak więc do 31 stycznia mają ci duzi kontrahenci przedstawić, jak regulują płatności faktur, czy w terminie, czy z upływem terminu, czy po terminie. Tak więc myślę, że to jest perspektywa dłuższa, ale trzeba jasno powiedzieć, że lepiej tutaj oddać chylę czoło tutaj do ministerstwa, że zdiagnozowało problem i próbuje coś z tym aspektem zrobić. Jednocześnie proponując uregulowania na przykład w przepisach podatkowych, które mam nadzieję także w jakimś stopniu mniejszym, większym zatrzymy w praktyce, przyczyni się do tego, że tak zwana ulga na nazwę długi będzie być może w jakimś stopniu powodowała, że ci przedsiębiorcy duzi, ci małym będą bardziej terminowo płacić faktury. No, ale też trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci mali często wykazywali się dużą determinacją, aby ten kontrakt dalej utrzymywać z takimi ramami czasowymi co do płacenia za wykonane usługi. To był standard. Licząc na to, że w końcu te pieniądze zobaczą. Licząc, że zobaczą i w końcu będą dalej móc rozwijać i pozyskają innego kontrahenta. Nieraz było tak, że firma mikro była w kontrakcie z dużym wykonawcą, który zapewniał, nie wiem, 3/4 przychodu, a termin płatności za te usługi był po 180 czy do 180 dni. To rzeczywiście było bardzo trudne. Mówię o różnych usługach w obszarze, nie wiem, działań agencji reklamowych, czy działań agencji PR. Tam było standardem, że duże korporacje mówiły w przetargach o 180-dniowych terminach płatności. No, one tak funkcjonują. No dobrze, ale teraz ciekawa sprawa z tymi ulgami podatkowymi jest taka, że to jest wyłącznie zachęta. No, będzie mógł sobie przedsiębiorca po 120 dniach ten wierzyciel nie będzie musiał rozliczać tej faktury w swoich dochodach, będzie mógł jakby to zmniejszyć sobie podatek o kwotę. A dłużnik będzie musiał powiększyć podstawę opodatkowania. Tak jest, i dopóki nie zapłaci, no to będzie płacił więcej. Tak, w terminie 120 dni od daty niezapłacenia za fakturę. Okej, okay. I czy takie rozwiązanie ma faktycznie szansę przynieść oczekiwany przez ministerstwo skutek? No wydawałoby się, że jednak no, ci wierzyciele nie będą płacili za pieniądze, których nie mają, a ci dłużnicy będą płacili ekstra. Więc podobne rozwiązanie obowiązuje w ustawie VAT-owskiej, tam też jest wzorowane na tym. Ja myślę, że ono w dużym stopniu powinno w jakiś sposób stymulować czy zachęcać do regulowania w terminie płatności.
Oczywiście dalej pozostaje kwestia niezapłaconej faktury, tak? No, pamiętajmy o tym, że to, że sobie ktoś odliczy czy powiększy proces opodatkowania, dalej jest zaległość, tak? Mm-hmm. Która de facto dla przedsiębiorcy też ma znaczenie, no bo tak, w końcu to, bo czasem... Podatek to może wynosić 9, tak? Albo 18%. A... Natomiast mówimy o zapłacie za wykonaną usługę, za płacie za towar, mówimy o jakiejś części, która de facto ma dla przedsiębiorcy duże znaczenie. Czasem to jest bardzo duża kwota, pamiętajmy o tym, która de facto dla mikro, małego przedsiębiorcy jest być albo nie być w systemie dalszego funkcjonowania. No, widzimy też, że przedsiębiorcy, z ostatnich badań to wynika, że bardziej potrzebują kapitału nie na inwestycje, ale na kapitał obrotowy. Tak więc można powiedzieć, że te zatory płatnicze w dużym stopniu dalej drenują przedsiębiorców pod kątem płynności bieżącej finansowej. Myślę, że to bardziej dotyczy małego, mikro i małych przedsiębiorców, czy tego średniego sektora przedsiębiorców. No właśnie, no ale to ciekawe, no bo w tym kontekście pojawia się pytanie, dlaczego dopiero od 2020 te zmiany wejdą w życie, bo jeżeli teraz przedsiębiorcy balansują na granicy opłacalności tego swojego biznesu i ta upadłość im wisi, bankructwo no wisi tak, im na głowę. To zależy od branż, tak? Prawda? No to czekanie teraz jeszcze ponad rok na te zmiany, które miałyby przyspieszyć przepływ tej gotówki pomiędzy kontrahentami, no może dla wielu być no, zbyt długim okresem. To rzeczywiście, no może też ministerstwo asekuracyjnie tak patrząc przez pryzmat procesu legislacyjnego, ale mamy przypadki, gdzie można było dosyć szybko przeprowadzić regulację, która jest dosyć korzystna. No tak, bo jak rząd chce, no to w ciągu kilku dni te ustawy przechodzą. Trzeba jasno jedną rzecz oddać. Rzeczywiście tutaj akurat Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii dosyć długo konsultuje projekt ustawy. Pamiętajmy, że poprzedzona ten projekt był dużą księgą w sprawie zatorów płatniczych, tak zwaną zieloną księgą w sprawie zatorów płatniczych. I tutaj akurat ministerstwo ten projekt konsultuje z biznesem i myślę, że tu będzie dosyć mocny apel o to, aby jak najszybciej przyjąć tą regulację, tak? Ja myślę, że oprócz takiego tam aspektu, który zawsze jestem przeciwny, bo myślę, że system karania przedsiębiorców i takiej, można powiedzieć, ideologii, która z tym się wiąże i jest, można, często występuje w różnych aktach prawnych w ostatnich czasach. To jest jedyna moja uwaga względem tej regulacji, bo jest tam mowa o tym, że szef KAS będzie mógł nałożyć karę grzywny, bądź będzie mógł zaaplikować przedsiębiorcom karę, jeżeli będzie stosowała te wydłużone terminy płatności, to reszta ustawy jest do jak najszybszego wdrożenia. Myślę, że proces legislacyjny może być tak szybko przeprowadzony, że ustawa może być już przyjęta przez Sejm jeszcze w listopadzie, tak więc dużo zależy od determinacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. No, poza tym te zmiany podatkowe, które muszą wejść przed rozpoczęciem roku podatkowego, to są te na niekorzyść. No, rozumiem, że wierzycieli można by było zwolnić od tego podatku, od niespłaconego długu, nawet i w lutym, prawda? No i w marcu. Prawda? No to jakby to nie jest problem. No tak, to nie jest problem. Myślę, że tutaj ministerstwo wspólnie z Ministerstwem Finansów, bo nie zakładam, że będą negatywne uwagi względem tej regulacji ze strony Ministerstwa Finansów, zwłaszcza w obszarze na ulgi na złe długi, bo myślę, że zostało dokładnie skonsultowane. Z tym bardziej, że projekt w jakiejś ocenie też był tworzony razem ze środowiskiem przedsiębiorców. Tak więc myślę, że w tym wypadku mogłaby ustawa być przeprowadzona szybko ścieżką legislacyjną i dosyć szybko przyjęta przez Radę Ministrów. Oczywiście będą tam uwagi szczegółowe, które mam nadzieję, że jeszcze bardziej w jakimś stopniu tą regulację spowodują, że dzięki tej regulacji praktyka płatności się polepszy. No, ale tak jak mówię, to jest podobnie, panie redaktorze, jak w przypadku konstytucji dla biznesu. Zmiana mentalności urzędniczej wymaga czasu. Zmiana mentalności praktyki płatniczej w polskim obrocie gospodarczym także będzie wymagała czasu. No dobrze, no ale to jest ciekawy wątek, panie dyrektorze, no bo w Polsce mamy 200 dni oczekiwania przeciętnie na zapłatę faktury. Wystarczy pojechać 400 km na zachód w Niemczech, się wszystko płaci, praktycznie wszyscy przedsiębiorcy płacą swoim kontrahentom w terminie. Co Niemcy zrobili takiego, co można by było wdrożyć w Polsce i poprawić ten stan? Ja myślę, że mniej tam jest stosowania takich regulacji, bo przecież też obowiązują przepisy unijne. Ta dyrektywa, która mówi o transakcjach, zapłaty w transakcjach handlowych też została u nas wdrożona w Polsce od 2013 roku. Ja myślę, że ta praktyka obrotu gospodarczego w Niemczech jest zgoła inna niż w Polsce. Pamiętajmy, że nasz ten obrót gospodarczy, on nie ma tak długiej historii w Niemczech. On się rodził w różnej postaci. Była masa różnych spekulantów w zakresie płatności, w ogóle prowadzenia biznesu. No, trzeba sobie jasno powiedzieć, że tu potrzeba bardzo dużo czasu. Ale też widzimy, na co powołuje się ministerstwo, przypadki restrykcyjnych uregulowań w tym zakresie. Kazus nomen omen ustawodawstwa węgierskiego, na które
aktualnie często się powołujemy. Tam jest dosyć mocny system kar, nawet do około 1,5 miliona złotych euro dla przedsiębiorcy, jeżeli stosuje praktyki w zakresie płatności po terminie. To bolesne. To są dosyć bolesne regulacje. Regulacje nieterminowych płatności, czy takie podobne regulowania, które są zapisane w projekcie, występują też w systemie angielskim. Mówimy o informowaniu przez tych duże firmy i informowania urzędów skarbowych o praktykę w zakresie płatności. Pamiętajmy, że zgodnie z tą regulacją duże podmioty będą musiały składać taką informację do kas, które będą później publiczne, które będzie można zobaczyć na stronie urzędu skarbowego, jak firma X reguluje płatności swoim podwykonawcom, czy w terminie, czy przed terminem. Ale to ciekawa sprawa, no bo w zasadzie skarbówka już powinna posiadać wszystkie te informacje o umowach zawartych przez taką firmę, bo przecież ma dostęp do informacji z faktur, ma dostęp do kont. W przypadku tych największych spółek, no to one mają szczególne miejsce w sercu ministra finansów i tam jest oddzielny departament właśnie tych firm powyżej 50 milionów euro. W zasadzie w tych wszystkich systemach sprawozdawczości jest split payment, STIR. Jeszcze które... dodatkowo ministerstwo będzie kolejne informacje. Uprawnienia, kas. Ja myślę, że kwestia tutaj... Mam nadzieję, że nie będzie tak, że będzie z dwóch stron zasysało to informację, że system jest niewydolny, a wydaje mi się, że tutaj powinno to wynikać z tego, co pan rektor powiedział, z tych aktualnie prowadzonych prac przez Krajową Administrację Skarbową. No ale no, tak jest zapisane w ustawie. Myślę, że to też będzie rodziło po stronie z pewnością nie tak duże koszty, no ale znowu, że w działach sprawozdawczych musi usiąść ta osoba i przeprowadzić w systemie taką analizę, która następnie będzie wysyłana do Urzędu Skarbowego w terminie do 31 stycznia danego roku. Tak więc no, po tej stronie tych przedsiębiorców taką informację trzeba z systemu wytworzyć. Tak więc no, rozumiem, że dodatkowe osoby będą musiały robić. Że te największe firmy będą musiały się przyznać i pokajać przed ministrem finansów, że przekroczyły te terminy i pochylić głowę, na którą on nałoży karę, prawda? W przypadku notorycznego... I to też całkiem takie niemałe te kary będą. Tak, te kary nie będą małe. Ja zawsze jestem przeciwny różnych kar, które są nakładane na przedsiębiorców, bo myślę, że ta regulacja ma mieć takie zbudowanie zaufania między kontrahentami, a dopiero gdzieś na końcu system stosowania kar. Mam nadzieję, że tutaj szef kasu będzie podchodził do tego pod kątem bardziej. Pamiętajmy, że są różne przypadki. To, że firma duża nie będzie płaciła w terminie, może wynikać z szeregu innych kwestii. Czy to sporu prawnego. Czy to kwestii związanych z płynnością finansową aktualną w jednej ze spółek, tak? To są holdingi, to są grupy kapitałowe. Czy też takich wytycznych ze strony centrali. Pamiętajmy, że część tych firm jest o charakterze podmiotu zagranicznego, gdzie mają wytyczne w centrali w zakresie w ogóle strategii finansowej. Tak więc no myślę, że to będą odosobnione przypadki, ale też trzeba pamiętać, że ministerstwo zakłada, że taki, można powiedzieć, ta informacja przekazywana do szefa kasu będzie swoistym takim rankingiem CSR tych firm, tak? To będzie ta społeczna odpowiedzialność biznesu, która gdzieś tam w domenie publicznej funkcjonuje, a rzeczywista to będzie informacja o płatnościach, czy dana firma płaci w terminie, czy nie płaci po terminie. Czyli taka regulacja, która ma zmusić je do dawania dobrego przykładu, tak, że można zapłacić w terminie. Ja myślę, że jestem ciekawy bardziej, że myślę, najpierw to Skarb Państwa zobaczymy, jak będzie płacił w terminie i podmioty administracji publicznej, bo z tym w praktyce było różnie. No, a czy są jakieś kary przewidziane za przekroczenie 30 dni terminu, w którym administracja ma płacić po zmianach? I to jest rzeczywiście ciekawe. Ja myślę, że ten system kar, to mówimy o jednych karach, ale myślę, że ten system kar, który ma obowiązywać względem przedsiębiorców dużych czy kontrahentów, no on do administracji nie będzie nałożony, tak? Bo to jest system administracji publicznej i myślę, że tutaj jednocześnie będziemy my jako przedsiębiorcy musieli wyłapywać te wszystkie przypadki. Czyli termin terminem, ale trudno go będzie wyegzekwować. Tak, wszystkie przypadki ze strony administracji, które będą mówiły o tym, że na przykład dana faktura została zapłacona po terminie. Ale też jedno, panie redaktorze, istotne, bo zdarzały się przypadki ze strony administracji, co tu akurat jest korzystny zapis, propozycja ze strony ministerstwa, że zapłacenie przez jednostkę administracji przed terminem nie będzie złamaniem zasad naruszenia dyscypliny finansów publicznych, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że czasem, jeżeli
pozwala na to płynność finansowa jednostki budżetowej, będzie możliwość zapłacenia przed terminem. Czasem dla firm podwykonawców, poddostawców ma to jakieś znaczenie, tak? Więc wcześniej nie było takiej możliwości. Tak, no to więc ciekawe. Płacenie po terminie jednocześnie będzie wskazywane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Więc będziemy szczegółowo analizować takie przypadki, gdy wojsko, na przykład policja, będzie płaciła po terminie swoim podwykonawcą, poddostawcą. No dobrze. Mamy zmiany w połowie roku dotyczące administracji, dotyczące największych, kilku tysięcy największych przedsiębiorców. Tak, jakby, tak. No, a na resztę tych przepisów, tej ulgi, zachęty do regulowania tych zatorów płatniczych w terminie, będziemy musieli poczekać. Jak przedsiębiorcy, którzy już teraz są na granicy tej opłacalności, już teraz mają niezapłacone faktury, jak oni mają sobie radzić na tym rynku? Czy jest jakiś taki powszechny sposób na to, żeby sobie wybrać kontrahenta, nie wiem, sprawdzić go w biurze informacji kredytowej, czy zapytać jakichś znajomych, którzy z nim współpracują, żeby po prostu się nie władować na minę, żeby nie związać się z niesumiennym przedsiębiorcą, który będzie nam później zalegał, będzie jakby działał ryzykując jakby na naszą płynność finansową. Panie rektorze, to zależy od firmy, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że duże firmy, duże przedsiębiorstwa mają w tym zakresie duże departamenty, czy to departament monitoringu wierzytelności, i czy oni departamenty. Pilnują tego. Tak, one tego pilnują. Pilnują już w zasadzie przekroczenia terminu płatności 2-3 dni, dając informację wewnątrz firmy, że jest już faktura po terminie, prosimy o współpracę z podwykonawcą, z kontrahentem i monitorowanie tej należności czy tej płatności. I ten system monitoringu płatności jest bardzo rozwinięty. Co innego jest w tych firmach, których w Polsce jest więcej, czyli mikro, małych przedsiębiorców. Czy co, że nie pilnują swoich... de facto w mniejszym stopniu. Znaczy chyba, że, tak, chyba, że to jest faktura bardzo kluczowa dla firmy, ale generalnie w mniejszym stopniu, plus brak jest sprawdzenia wiarygodności kontrahentów. No, można powiedzieć, że w tych mniejszych firmach ta działalność czasem jest oparta na tak zwanym nosie biznesowym, czyli no, podpisuję umowę, bo mniej więcej ufam temu kontrahentowi, robimy biznes. Czasem okazuje się, bez sprawdzenia, czy to w BIG-u, o którym pan powiedział, redaktor, czy to w ogóle w internecie, czy w jakiś inny sposób wykorzystaniem dostępnych narzędzi prawnych, no czasem powodują takie działania biznesowe duże szkody w firmach. Tak więc w tym zakresie możliwość sprawdzenia wiarygodności kontrahenta, jakiegoś informacji o jego dotychczasowej działalności jest bardzo kluczowa. Ja nie mówię o kontraktach zagranicznych, które mają zgoła inne cechy, ale bardziej mówię tu na rynku polskim. Tak więc myślę, że ta ustawa i te narzędzia powinny de facto w jakiś sposób no, gdzieś wzmocnić tą ochronę tych mniejszych przedsiębiorców, ale trzeba też sobie jasno powiedzieć, oni na dzisiaj w mniejszym stopniu mają też narzędzia do monitoringu tych należności. Często jest tak, że polscy przedsiębiorcy już nawet nie idą do sądu, nie wchodzą na drogę postępowania, mając na względzie nasz system wymiaru sprawiedliwości, na drodze postępowania w zakresie dochodzenia należności, tak? Bo widzę, że to jest proces bardzo długotrwały i sobie odpuszczają. Natomiast no, trzeba w tym zakresie wykorzystać wszystkie narzędzia prawne, aby spróbować ściągnąć to, w cudzysłowie mówię, ściągnąć należność za wykonaną usługę czy za wystawioną fakturę. No, miejmy nadzieję, że rząd spróbuje jednak przyspieszyć wejście tych przepisów, szczególnie właśnie w tym zakresie korzystnym dla wierzycieli. Tak, jak najbardziej. No bo tutaj akurat nie ma żadnych ograniczeń dotyczących roku podatkowego. Miejmy nadzieję, że to się uda. Miejmy nadzieję, że się przełoży to na praktykę płacenia za wykonane usługi w naszym kraju. Myślę, że ta regulacja mentalności od razu nie zmieni, ale myślę, że z dłuższej perspektywy powinna się przyczynić do poprawy sytuacji finansowej, a zwłaszcza mikro, małych przedsiębiorców. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Bardzo. Moim gościem był Arkadiusz Pączka, dyrektor Departamentu Monitoringu Legislacji w Organizacji Pracodawcy RP.